Rozdział 36. Nowy najazd dzikich, pochód na wojnę, biały jeniec, bitwa, amigo bohaterem, kogo piętaszek znalazł w łodzi, nowi goście, różne narodowości i wyznania mojego państwa. W piękny dzień wiosenny, przygotowawszy wszystko do podróży, już mieliśmy wyruszyć, kiedy przyszło mi na myśl, że przydałyby się nam żółwie jaja na drogę. Wysłałem więc piętaszka, żeby ich nazbierał. Chłopiec wziąwszy psa pobiegł szybko w las, za którym było miejsce obfitujące w żółwie gniazda. W kwadrans potem usłyszałem przeraźliwe wycie psa. Obejrzawszy się w tę stronę, skąd głos dochodził, ujrzałem biegnącego piętaszka, który przypadłszy z największą trwogą, zawołał: Ach, Robinsonie, biada, biada! Co się stało na Boga, mów prędzej! Tam, tam, na dole! Zawołał drżąc ze strachu. Jeden, dwa, trzy, czółna, sami nieprzyjaciele piętaszka przypłynęli złapać go i zjeść. Starałem się wszelkimi sposobami uśmierzyć jego przestrach, gdy zaś przyszedł nieco do siebie, rzekłem: Piętaszku, musimy z nimi walczyć, czy masz odwagę? Och, tak, chcę bić, ale ich dużo, bardzo dużo. I cóż to znaczy? Wszak umiesz już dobrze strzelać. Nasze kule część położą trupem. Inni przestraszeni śmiercią swych towarzyszy i hukiem strzelb pierzchną. Wtedy ich pokonamy do reszty. Pamiętaj, żem ci życie ocalił, a więc walcz mężnie i rób to wszystko, co ci każę. Piętaszek umrze za ciebie, jeśli każesz. Udaliśmy się do jaskini. Dałem Indianinowi porządny łyk rumu, którego jeszcze nigdy nie pił, dla nadania mu śmiałości, po czym nabiwszy cztery pistolety i sześć muszkietów kulami i lotkami, wybiegłem na strażnicę zobaczyć, co się dzieje na wybrzeżu. Przez perspektywę z łatwością policzyłem dzikich. Było ich dwudziestu jeden. Wylądowali wbrew swemu zwyczajowi na wschodnio-południowym wybrzeżu, tam właśnie, gdzie najczęściej łowiłem żółwie. Zdziwiło mnie to bardzo, bo nigdy w tej stronie nie bywali. Miejsce to było płaszczyzną gęsto zarosłą o osiemdziesiąt kroków od brzegu morskiego odległą. Zdawało mi się, że przywieźli trzech jeńców i po nic innego na wyspę nie przybyli, jak tylko dla odprawienia swej obrzydłej uczty zwycięskiej. Zbiegłem na dół i wziąwszy na wszelki wypadek bochen chleba i flaszkę rumu, dałem znak mojemu wojsku do pochodu. Prawe skrzydło stanowił piętaszek, lewe amigo, ja zaś środek i rezerwę. Nakazałem Indianinowi, aby się jak najciszej zachowywał. Pies dobrze wytresowany szedł także, stłumiwszy wycie. Najeżona jego sierść i spuszczony ogon wyraźnie pokazywały jego nieprzyjazne usposobienie. Podczas drogi przyszły mi na myśl dawne skrupuły: czy mam prawo uderzać na dzikich, którzy mi nic złego nie uczynili? Nie obawiałem się ich, wcale ufając w wyższość ognistej broni, lecz zapytywałem siebie, czy godzi się ludzką krew przelewać. Piętaszek nie dzielił mego filantropijnego zapatrywania. Dziki ogień tryskał z jego oczu, pragnął się pomścić na zawziętych nieprzyjaciołach swego plemienia. W końcu postanowiłem poprzestać na przypatrywaniu się ludożerczej ucieczce, a resztę zostawić przypadkowi. Zachować się spokojnie, jeżeli nie będzie powodu zaczepiać karaibów, albo też walczyć z nimi, gdy zajdzie potrzeba. Z największą przezornością przedarliśmy się w milczeniu na kraniec zarośli, przedzieleni od dzikich grupą drzew. Z odległości kilkudziesięciu kroków mogliśmy się doskonale przypatrzeć gromadzie ludożerców. Kilkunastu siedziało w kucki koło wielkiego ogniska i pożerało mięso jednego z nieszczęśliwych jeńców. Drugi, ze związanymi rękoma i nogami, leżał tuż obok, oczekując, aż na niego straszna przyjdzie kolej. Wtem piętaszek, który wdarł się na drzewo, aby się lepiej karaibą przyjrzeć, zsunąwszy się z niego, szepnął mi do ucha. – Robinsonie, tam leży jeniec z bladą twarzą i dużą brodą. To jeden z tych siedemnastu, co pomiędzy moimi osiedli. Natychmiast wdarłem się na drzewo i przekonałem się z przerażeniem, że piętaszek mówi prawdę. Janiec związany był Europejczykiem. Widok ten rozbudził we mnie giniew niepohamowany. Dałem znak piętaszkowi i pochwyciwszy muszkiety, podpełzliśmy ku pagórkowi. O kilka kroków wysuniętemu naprzód, tak że zaledwie sześćdziesiąt kroków oddzielało nas od Karaibów. Naraz dwóch ludożerców poczęło rozwiązywać więzy nieszczęśliwego. Nie było czasu do stracenia. Wymierzyliśmy obaj strzelby w dzikich. Czyś gotów? Tak. Baczność! Raz, dwa, pal! Dwa potężne wystrzały huknęły naraz. Skoro dym opadł, spojrzałem. Mój strzał jednego powalił trupem, drugiego ranił. Piętaszek dwóch zabił, jednemu ciężką zadał ranę. Lecz niepodobno opisać zamieszania dzikich na odgłos grzmotu strzelb, na widok ran zadanych niewidzialną ręką. Ranni przewracali się po ziemi, wijąc się z boleści. Zdrowi, biegali jak szaleni, szukając kryjówki. W strachu i nieładzie nawet o łodziach zapomnieli i zaczęli na wszystkie strony umykać, nie wiedząc skąd im zagraża niebezpieczeństwo. Piętaszek spojrzał na mnie, jakby zapytując, co czynić dalej. Skinąłem. skinąłem. Odrzucamy wystrzelone muszkiety i chwytamy za strzelby. Patrzność! zawołałem wymierzając. Cel, pal! Tym razem jeden tylko legł bez życia i jeden ciężko ranny zwalił się na ziemię, lecz kilku innych krwią oblanych wyło z boleści. Wkrótce trzech padło z osłabienia obok swych towarzyszy. Pozostali, straciwszy całkiem przytomność, biegali tu i ówdzie, przeraźliwie krzycząc. Za mną! zawołałem. Z szablą na temblaku i odwiedzionymi pistoletami wybiegłem za wzgórza. Piętaszek nie daje się wyprzedzić. Na ten widok czterech dzikich wskakuje do łodzi i odbija od brzegu. Piętaszek puszcza się za nimi, wpadłszy po kolana w wodę i pali do nich z obu pistoletów. Dwóch wpada w morze, ale pozostali robią ze wszystkich sił wiosłami. Pędzę naprzód do Europejczyka, rzuca mu się kierę i pistolet i podaje łyk rumu. Już tylko nogi miał związane. Szablą przecina mu krępującego, a on w tejże chwili wystrzałem powala dzikiego, który już maczugą miał mi zgruchotać głowę. Karaibowie bowiem, widząc, że mają z ludźmi do czynienia, opamiętali się z pierwszego przestrachu i pochwycili za broń, odpłacając się za to uratowanie życia, płatam na dwoje szablą łeb dzikiego, który jeńcowi chciał dzidą zadać śmiertelny cios. Lecz pięciu dzikich wpada na nas z wściekłością jeniec odpiera z trudem straszne cięcia jakie mu zadaje olbrzymi karaib uzbrojony w ciężką drewnianą szablę pozostali czterej ufając sile swego towarzysza pozostawiają mu europejczyka a sami rzucają się na mnie Ciężko byłbym przypłacił mą nierozwagę w zbyt wczesnym natarciu. Zabiłem wprawdzie jednego wystrzałem z pistoletu, lecz to nie odstrasza trzech przeciwników nacierających na mnie z okropnym wrzaskiem. Już myślałem, że zginę, gdy nagle Amigo rzuca się na najbliższego ludożercę, chwyta za gardziel i dusi. W ten piętaszek... Ujrzawszy, w jakim jestem niebezpieczeństwie, porywa łuk zostawiony na brzegu i ściele trupem drugiego przeciwnika. Ostatniemu przeszywam pierś szablą. Tymczasem dziki, powaliwszy europejskiego jeńca na ziemię, już mu miał odciąć głowę, kiedy ja, uwolniony od wrogów, nadbiegłem i rozpłatałem łebka Raibowi. Walka skończona. Piętaszek z siekierą w ręku uwija się między leżącymi, dobijając rannych, Zawołałem na niego. Piętaszku, daj im spokój, a siądź raczej z nabitą strzelbą do łodzi i ścigaj uciekających, bo nam tu setki swych braci sprowadzą. Indianin nie dał sobie tego dwa razy mówić. Biegiem wskoczył w jedną łódź, lecz nagle zatrzymał się wołając. Robinsonie, tu jeszcze jeden brat mój do zjedzenia. Pobiegłem ku niemu i spostrzegłem leżącego w łodzi Karaiba ze skrępowanymi rękami i nogami twarzą ku ziemi. Piętaszek przeciął więzy i podźwignął w pół omdlałego jeńca, ale ten mówić nie mógł, tylko jęk wydobywał się z jego piersi. Zapewne mu się zdawało, że go który z ludożerców ciągnie na śmierć. Podałem Piętaszkowi flaszkę z rumem, ażeby nim biedaka pokrzepił i powiedział, co się stało z jego przyjaciółmi. Zaledwie Piętaszek podźwignął jeńca i spojrzał mu w twarz, gdy nagle wydał krzyk przeraźliwy. Pochwycił starca w objęcia, zaczął go ściskać i całować gwałtownie, przy czym śmiał się, skakał, tańczył, machał rękami jak wariat nareszcie, płakał i załamywał ręce. Na próżno wstrząsałem go, zadawałem pytania. Długi czas nie mógł przyjść do siebie. Na koniec wyjąkał. Robinsonie to ojciec piętaszka. Niepodobna opowiedzieć zachwycenia poczciwego syna. Dwadzieścia razy opuszczał czółno i wskakiwał do niego, roztworzył suknię i do nagiej piersi tulił głowę ojca, to znów nacierał rękami, wodą, rumem, ręce i nogi starego zbolało od twardego łyka, którym był skrępowany. Nareszcie, usłyszawszy moje wołanie, przybiegł zapytując, czego żądam. Czy dałeś ojcu choć kawałek chleba? Zapytałem. Zapewne musi być głodny. Och, nie, nie, piętaszek żarło, kłakomy, zły, wszystko zjadła, a dla ojca nie ma nic, nic. Uspokój się, oto masz chleb, daj mu także jeszcze trochę rumu. Piętaszek podziękował mi tkliwym spojrzeniem. Oddał pożywienie ojcu, a potem puścił się jak strzała ku zamkowi. Na próżno wołałem za nim. Kwadrans powrócił niosąc bochenek chleba i kawał koziej pieczeni. Posililiśmy się wszyscy, a potem zapytałem po angielsku Europejczyka skąd pochodzi. Nie znając tego języka, odrzekł mi po łacinie Christianus Hispanus sum. Wymawiając te słowa i patrząc na mnie wzrokiem pełnym wdzięczności, mówił coś, lecz go nie zrozumiałem. Wtem przyszło mi na myśl użyć mowy portugalskiej który się nauczyłem w Brazylii. Odpowiedział mi natychmiast w tym samym języku, bo dobrze nim władał. Należało wracać do domu, tym bardziej, że zaczynało się chmurzyć na zachodzie, lecz jakim sposobem przetransportować chorych, nie mogących iść o własnych siłach. Piętaszek zaradził temu, wskazując na łodzie dzikich. Do zamku morzem nie było dalej jak pół mili. Wsadziliśmy więc Hiszpana do czuna, w którym już był ojciec Piętaszka, i w pół godziny. Wpłynęliśmy do zatoki. Młody mój towarzysz powrócił na plac bitwy i przywiózł na drugiej łodzi broń naszą i trofea dzikim zabrane. Zrobiliśmy nosze z gałęzi i przenieśliśmy na nich ocalonych jeńców. Ponieważ zaś niepodobna było przebyć z nimi wysokiego muru i ostro kołu, po krótkiej naradzie rozbiliśmy namiot obok budki piętaszka. Stół, dwa stołki i dwa tapczany z desek na pakach ułożone, które wysłaliśmy słomą, a przykryli żaglami, stanowiły sprzęty nowego pałacu. Ułożywszy na nich chorych, pootulaliśmy ich wełnianymi kołdrami. Jakaż to była przyjemność dla biedaków mających umrzeć przed paru godzinami! Jedna tylko okoliczność trwożyła mnie, to jest obawa, aby dwaj dzicy, którym powiodło się ujść na jednej łodzinie, nie powrócili w towarzystwie kilkuset swoich rodaków. Poleciłem piętaszkowi zapytać się ojca, co by o tym sądził? Zdaniem jego niepodobna, aby ludożercy dostali się na swoją wyspę, gdyż burza, właśnie w tej chwili hucząca, niezawodnie zatopi ich czółno albo też zapędzi do wyspy ku wschodowi leżącej i tam przez nieprzyjaznych sobie krajowców zostaną schwytani i pożarci. Jeżeli zaś cudem jakimś uda im się przedrzeć do domu, to nie tylko nie zachęcą swych współziomków, ale raczej odstraszą od odwiedzania naszej wyspy. Kiedy bowiem leżał związany, słyszał, jak uciekający, drżąc ze strachu, nazywali nas złymi bogami, którzy na swoje zawołanie mają błyskawice i pioruny. Piętaszek na mój rozkaz zabił młode koźle, którego przodek ugotowaliśmy na zupę z dodatkiem ryżu i korzeni. Tylne ćwiartki piekły się narożnie, a miły ich zapach łechtał przyjemnie pod niebienie. Posiliwszy się i ułożywszy naszych gości, Poleciłem Piętaszkowi czuwać nad nimi, sam zaś udałem się na spoczynek. Ale długo nie mogłem usnąć, gdyż stanęły mi w oczach wypadki całego dnia i stoczona walka ze wszystkimi szczegółami. Od trzynastu lat, jak zamieszkałem wyspę, liczba ludności pomnożyła się w czwórnasób. Nie była wielka, lecz rozmaitość narodowości i wyznań nadawała mojemu państwu wybitną cechę. I tak, ja byłem katolikiem wyznania episkopalnego, zaprowadzonego w naszym kraju przez Henryka VIII. Piętaszek wyznawał tę samą religię, lecz był Karaibem. Ojciec jego był także Karaibem, ale przy tym poganinem i ludożercą. Na koniec Europejczyk, Hiszpanem i katolikiem. Jednak ta rozmaitość narodowości i wyznań nie przeszkadzała wcale najlepszym stosunkom pomiędzy mieszkańcami i nie obawiałem się zupełnie wybuchnięcia wojen narodowych lub religijnych.